jesteśmy w najstarszym sanktuarium świata poświęconym świętemu Michałowi Archaniołowi. Jest to sanktuarium, które powstało w V wieku z woli Bożej. To Pan wysłał świętego Michała Archanioła do świętego biskupa Wawrzyńca, który w 490 roku miał objawienie świętego Michała, w którym to objawieniu święty Michał zaprasza biskupa, aby poświęcił grotę, która była położona na półwyspie Gargano wśród lasów, mówiąc, że sam święty Michał wybrał tą grotę i ją poświęcił i że ta grota będzie miejscem spotkania z Bogiem, a także miejscem, gdzie będą przebaczone grzechy ludzkie. U wejścia do sanktuarium znajdują się słowa wyryte na tablicy, które mówią o świętości tego miejsca. Jest to szczególne miejsce, które zostało wybrane przez Pana, pielgrzymie, wchodząc do tej groty, uklęknij, ucałuj tą skałę, ponieważ miejsce, na którym jesteś, jest miejscem świętym. Historia tego miejsca zaczyna się pod koniec wieku V, początek VI. Nie ma jeszcze miasteczka Monte Sant'Angelo, nie ma tych krętych dróg, którymi pielgrzymi teraz do tego miejsca dojeżdżają. Okolica niebezpieczna, no bo nie wiadomo, co może się kryć za skałami na takiej wysokiej górze, dlatego nikt tutaj nie przebywa. U stóp góry znajduje się w tym czasie małe miasteczko Sipold, miasto portowe. No to pewnie na dzisiaj to jakieś 100-200 duszyczek mogło w tym czasie, w tym miasteczku żyć. To już jest taki kościół domowy, gdzie na czele stoi biskup. Później do tego tematu wrócimy. Dlaczego ta osoba biskupa jest tak ważna? Do jednego z bogatych mieszkańców tego terenu dochodzi wiadomość o tym, że zagubił się najpiękniejszy byk z jego stada. Ponieważ temu człowiekowi szkoda było takiego dorodnego zwierzęcia, więc natychmiast zaczyna poszukiwania. Najpierw oczywiście zaczyna od swoich terenów, później pewnie puka grzecznie do drzwi sąsiadów, aż w końcu taki zrezygnowany, ale też postanawia sprawdzić tą niebezpieczną górę Gargano. Wspina się po tej górze, aż dochodzi na szczyt, gdzie o dziwo znajduje zgubę, ale jakże dziwnie zachowującą się. Otóż byk klęczy przed pewną rozpadliną skalną i wpatruje się w przestrzeń pomiędzy skałami. Jak to się mówi, nie pomogły ani groźby, ani prośby. Byk po prostu nie zważał na nalegania gospodarza i klęczał, wpatrując się w grotę. Ów człowiek w akcie gniewu postanawia zabić byka na miejscu. Wyciąga swój łuk, napina strzałę, celuje w byka i tą strzałę wypuszcza. Ale co w tym momencie przedziwnego się dzieje? Otóż ta strzała w trakcie lotu nagle zawraca i rani samego tego człowieka. Ten już człowiek mocno poturbowany szybko schodzi do miasteczka, udaje się do biskupa, aby ten wytłumaczył mu jakoś te dziwne wydarzenie. Biskup natychmiast nakazuje 3 dni intensywnych modlitw o poznanie woli Bożej w tym wydarzeniu. Pod koniec 3. dnia modlitw objawia się biskupowi pewna postać, która przemawia do niego takimi słowami. Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona i ja jestem jej strażnikiem. Tam, gdzie otwiera się skała, będą przebaczone grzechy ludzkie. Modlitwy zanoszone do Boga w tym miejscu na pewno zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć te miejsce dla kultu chrześcijańskiego. Dlaczego to ostatnie polecenie? Ponieważ w tamtym czasie miały miejsce jeszcze w tym miejscu akty kultu pogańskiego. Natomiast biskup nie od razu spełnia to polecenie świętego Michała Archanioła. To jest pierwsze objawienie zwane potocznie objawieniem się byka, sytuacją z bykiem. Drugie objawienie do tego portowego miasteczka Sipontu
napływają ogromne statki z nieprzyjacielem na pokładzie, tak? Już mówiłem, tutaj 100-200 duszyczek, no natomiast tam na pokładzie to pewnie tysięczna armia, dobrze zaprawiona do bitwy. Tutaj pewnie sami pasterze, sami rolnicy, w ogóle nie wyćwiczeni do walki. Więc proporcje niewyobrażalne. Miejscowy biskup, święty Wawrzyniec, widząc tą beznadziejność sytuacji, najpierw wyprasza u nieprzyjaciela o 3 dni zawieszenia broni. Oczywiście nieprzyjaciel chętnie się zgadza, pewnie wypocznie sobie dobrze po tej trudzie wędrówki morskiej. Natomiast w tym czasie całe miasto wraz z biskupem zanosi modły o pomoc świętego Michała Archanioła w tej beznadziejności. Pod koniec 3. dnia modlitw objawia się biskupowi święty Michał Archanioł, który zapewnia go o szybkim i natychmiastowym zwycięstwie nad nieprzyjacielem. Biskup opowiada całe to objawienie okolicznym mieszkańcom, którzy ufają swojemu pasterzowi, ufają słowom Archanioła i natychmiast organizują wielki atak, nagły atak na nieprzyjaciela. Podczas tego pochodu nagle cudownie natura zaczyna pomagać obrońcom. Otóż powstaje wielkie trzęsienie ziemi. Na te tereny nie wiadomo skąd nagle przyszła burza. Możemy sobie wyobrazić te grzmoty, pioruny. Pewnie nie jeden statek tańczył na tym wzburzonym morzu. Pewnie nie jeden statek też zatonął. Więc już nieprzyjaciel nie ma tej bezpośredniej możliwości odwrotu, więc szybko ucieka z tego terenu. I tak wypełniły się słowa Archanioła o tym szybkim i zdecydowanym zwycięstwie nad nieprzyjacielem. 3. objawienie rok później. Święty Wawrzyniec biskup pisze listy do papieża, aby może Stolica Apostolska wypowiedziała się też o tej szczególnej opiece świętego Michała Archanioła w tym miejscu, jak również o tym jego poleceniu, poświęcenia tej groty dla chrześcijan. Papież szybko odpisuje, że oczywiście trzeba być posłusznym słowom Archanioła. Kiedy już pewnie tak święty Wawrzyniec biskup układał sobie ten cały plan poświęcenia tego szczególnego miejsca, tej groty, w tym momencie objawia mu się z powrotem święty Michał Archanioł, który przemawia do niego takimi dziwnymi słowami, ponieważ mówi, że poświęcenie tej groty już nie jest sprawą ludzką, ponieważ on, wysłannik z nieba, bacząc na tą niedoskonałość ludzką, stąpił na ziemię i poświęcił to miejsce, aby tutaj działy się rzeczy niezwykłe. Dlatego to miejsce jest nazywane niebiańską bazyliką, ponieważ jest to jedyne miejsce na świecie, które nigdy poprzez te 15 wieków historii nie było poświęcone ręką ludzką. Wierzymy, że święty Michał Archanioł, objawiając się w tym miejscu, wybierając to miejsce za szczególne miejsce, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem, wierzymy, że to miejsce zostało właśnie poświęcone jego archanielską ręką. Jako znak tego poświęcenia święty Michał Archanioł zostawił odcisk stopy dziecka na skale i ołtarz już był gotowy do celebracji Eucharystii. Kiedy święty Wawrzyniec zorganizował pielgrzymkę z Siponto razem z innymi 7 biskupami i z ludem i kapłanami, wchodząc do tej groty, zastał już grotę przygotowaną do sprawowania Eucharystii. Jego imię oznacza program jego życia, to znaczy Michael w języku hebrajskim oznacza ktoś jak Bóg. To właśnie tutaj święty Michał przypomina każdemu pielgrzymowi, że może zrealizować swoje powołanie, swoje życie tylko zakorzeniając swoje życie w Bogu. Ktoś jak Bóg, nikt ponad Boga. Dzisiejszy świat w jakiś sposób pragnie zsunąć Pana Boga na podrzędne miejsce. Pragnie człowiekowi wmówić, że może być szczęśliwy bez Pana Boga. To właśnie w tym miejscu, w tym sanktuarium, poprzez spotkanie się z świętym Michałem, który powiedział, że on tutaj będzie obecny w tej grocie, on będzie jej kustoszem. W jaki sposób pielgrzymi wyczuwają tą obecność i to ukierunkowanie na Boga, przybywając do tej groty. Dlatego sanktuarium świętego Michała Archanioła przez 15 wieków było sanktuarium pokutnym, czyli sanktuarium, gdzie często pielgrzymi
decydowali zmianę własnego życia. Wybrał sobie to miejsce jako jego siedzibę ziemską. Ale to święte miejsce w jakiś sposób przyciągało wielu świętych. I tutaj w XX wieku to miejsce zostało także wybrane przez świętego ojca Pio. Było to miejsce jego działalności. San Giovanni Rotondo jest położone o 20 km od tego sanktuarium. I święty ojciec Pio, który miał bardzo duże nabożeństwo do świętego Michała Archanioła, w 1917 roku sam tutaj pielgrzymował do tej groty razem z seminarzystami i później przez całe życie przedstawiał świętego Michała Archanioła swoim synom i córkom duchowym jako punkt oparcia. Dlatego zawsze mówił do pielgrzymów, którzy przybywali do niego, do córek i synów duchowych: najpierw, kiedy macie przybyć do mnie, idźcie do świętego Michała Archanioła, ponieważ on ma was wesprzeć w tym zmaganiu się duchowym z grzechem, a przede wszystkim z zakusami szatana. Dlatego prawdziwi synowie duchowi świętego ojca Pio najpierw przed udaniem się do San Giovanni Rotondo, do miejsca uświęconego życiem i duchowym zmaganiem się świętego ojca Pio z nieprzyjacielem naszej duszy, właśnie przybywają tutaj do sanktuarium świętego Michała. Jest to miejsce szczególne, bo to miejsce uświęcone modlitwą pielgrzymów poprzez 15 wieków. Jest to miejsce łaski, ale także i miejsce położone na górze, skąd można podziwiać piękno natury, muzea tego sanktuarium, gdzie się znajdują świadectwa wiary, świadectwa po prostu sztuki, kultury. 15 wieków historii jest tutaj zawarte w tym sanktuarium. I to pielgrzymi mogą zobaczyć w kryptach, które zostały wybudowane przez Longobardów w VII wieku jako znak ich przywiązania do sanktuarium, ponieważ Longobardzi, naród germański, przez 3 wieki tutaj przebywał i oni zadbali o to, ażeby rozbudować to sanktuarium. W tym muzeum można zobaczyć piękne rzeźby, które w jakiś sposób pokazują, że życie wiarą, życie Ewangelią wyraża się także w różnych przedmiotach wykonanych jako po prostu rzeźby na chwałę Bożą dla pożytku ludzi, a przede wszystkim dla pożytku liturgii. Później można zobaczyć Muzeum Dewocjonaliów. Jest to piękne muzeum, które zawiera także dużo przedmiotów liturgicznych, szat liturgicznych, a także i przedmiotów, które pielgrzymi zostawili jako wyraz wdzięczności dla świętego Michała Archanioła za otrzymane przez niego łaski i dary od Boga. Sanktuarium świętego Michała Archanioła jest tym miejscem uprzywilejowanym, gdzie dokonuje się walka duchowa człowieka z różnymi zniewoleniami. Święty Michał jest tym, który pokonał szatana. I tutaj, wybierając tą grotę, powiedział: tu będą przebaczone grzechy ludzkie, tu człowiek będzie przybywał, ażeby uwolnić się nie tylko z grzechu, ale z wielu zniewoleń.
błogosławiony Jan Paweł II, kiedy tutaj pielgrzymował 25 lat temu, powiedział, że tutaj przybywa się po to, ażeby umocnić własną wiarę, żeby oczyścić własną wiarę z wszelkich naleciałości dzisiejszego świata. A dzisiejszy świat zniewala człowieka poprzez relatywizm, mówiąc, że wszystko jest człowiekowi może sprzyjać człowiekowi, że człowiek może znaleźć realizację w różnych praktykach okultystycznych, w różnych praktykach wróżbiarskich i tak dalej. Jest to po prostu wielkie kłamstwo, jakie szatan pragnie, którym szatan pragnie omamić dzisiejszego człowieka. Dlatego tutaj, kiedy przybywają ludzie, odczuwają wewnątrz własnego serca, że jest tylko jedna prawda. Tą prawdą jest Pan Bóg. To właśnie tutaj odczuwają tą obecność świętego Michała, który nawet i w naszych czasach, w tych czasach tak bardzo zagmatwanych, święty Michał wyprasza dla ludzi łaskę powrotu do Boga. Ja tutaj jestem już od 17 lat i na co dzień doświadczam po prostu tych łask, które ludzie doznają. Często ludzie, którzy nawet nie planowali po prostu pielgrzymki do tego miejsca, ponieważ przyjechali tutaj tylko po to, ażeby odpocząć. Przyjeżdżają z Polski nad morze, ponieważ Gargano jest miejscem wspaniałym, są piękne wybrzeża. Przybywają po to, żeby po prostu odgenerować własne siły fizyczne, a często po prostu stykając się z grotą i sanktuarium świętego Michała Archanioła, doznają łaski regeneracji sił duchowych, czyli powrotu do wiary. Bardzo wiele tutaj dokonało się nawróceń, bardzo wiele dokonało się przemian duchowych. To są te cuda, których święty Michał dokonuje także i w tym XXI wieku. Zapraszamy do tego miejsca grupy polskie, wszystkich pielgrzymów, którzy chcą zobaczyć to miejsce. Jest niesamowita okazja dla naszych rodaków, ponieważ w sanktuarium tym posługują księża Michalici, księża Polacy. Zgromadzenie Polskie powstały na południu Polski, więc jest możliwość zwiedzania sanktuarium świętego Michała Archanioła z przewodnikiem w języku polskim. Często tutaj także pielgrzymował ojciec Pio z Pietrelciny, często też wskazując to miejsce, wskazując na świętego Michała Archanioła jako tego, który cały czas stoi przy Bogu, który może nam przeróżne łaski wyprosić u Pana Boga. Święty Franciszek przybył do tego miejsca, aby uzyskać odpust zupełny. Kiedy doszedł do samych drzwi groty, do samego wejścia, nagle zatrzymał się, bo uznał siebie w sercu za niegodnego wejścia do miejsca, gdzie przybywa Archanioł Michał. Także możemy sobie wyobrazić, ten wielki święty Franciszek, ten fundament, ta kolumna tego kościoła średniowiecznego, no nie czuł siebie godnym wejść do tego miejsca, gdzie króluje Archanioł Michał. To bardzo dużo nam mówi, jacy mamy być, przychodząc do tego miejsca, jaką pokorą mamy się obdarzać, wchodząc do tego szczególnego sanktuarium. Święty Franciszek upadł przed wejściem do groty na twarz, długo modlił się, a kiedy odchodził, na jednym z kamieni miał wyryć krzyż w kształcie litery Tau, krzyż franciszkański. Legenda głosi, że kiedy tak Franciszek modlił się przed grotą, miało podejść do niego dwóch niewidomych, aby święty Franciszek wyprosił im u Pana Boga cud uzdrowienia. Natomiast święty Franciszek zwrócił się z tą prośbą o pośrednictwo do świętej Łucji i tak dla tych niewidomych uprosił cud uzdrowienia. Dlatego po prawej stronie przy wejściu do bazyliki znajduje się ołtarz poświęcony świętemu Franciszkowi, ale na tym ołtarzu jest
przedstawiona także święta Łucja, właśnie patronka osób niewidomych. Bardzo mi miło zaprosić tutaj i pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryi i widzów telewizji Trwam. Ja sam, będąc tutaj na Gargano, często śledzę poprzez telewizję Trwam to, co dzieje się w Kościele, to, co dzieje się w Polsce. A przede wszystkim łączę się z całą rodziną Radia Maryi i przedstawiam ich prośby, ich zmagania się o prawdę, o walkę, ażeby wiara w narodzie polskim dalej trwała. Te ich wzmagania ja wspieram tutaj, cała wspólnota księży Michalitów i sióstr Michalitek, którzy pracują przy tym, wspiera te wzmagania się codzienne naszą modlitwą, przedstawiając po prostu świętego Michała Archanioła, te zmagania się o prawdę, o miejsce prawdy w narodzie polskim i w świecie. Dlatego bardzo mi miło pozdrowić wszystkich telewidzów Trwam, telewizji Trwam i zapewnić, że tutaj w tym sanktuarium mają orędowników nie tylko w świętym Michale Archaniele, ale także i w pielgrzymach, i w kustoszach tego sanktuarium. Dlatego zapraszam wszystkich do tego sanktuarium. Tutaj znajdą nie tylko świętego Michała i aniołów, którzy ich wesprą, kiedy przybędą do tego sanktuarium, ale także i księży Michalitów, którzy tutaj czekają, oczekują na wszystkich pielgrzymów. Imię świętego Michała Archanioła oznacza któż jak Bóg. Któż jak Bóg, jest to zawołanie zwycięstwa, zawołanie, które przywołuje prawdę o tym, że w Bogu tylko jest zwycięstwo. Bóg jest naszą siłą, Bóg jest naszym